Siema, z tym Tofik, 299 odcinek, jeden mi został już do nagrania. Nagrałem w środę po dawno po lekcjach. A jeszcze będę po świętach siedział jeszcze chyba tydzień. Bo później mogę dopiero wchodzić, bo to nie mam wynik pozytywny i no, siedzenie dwóch tygodnie. To jest takie szczęście, że nie w szczęściu. Po prostu nie ma co mówić. Nie ma co mówić, bo jestem zdziwiony, że taka sytuacja się niestety zdała. Jeszcze ta. No. To niszczymy, bo chcę inaczej to ułożyć, ale żeby to zrobić, to poniszczyć. Poniszczyć jeszcze to nagram, co montuję. Nie wiem, czy będę jeszcze nagrywał odcinki. Tylko nie wiem, zobaczę. Really. Na razie muszę jakoś odpoczywam, ale jakoś pewnie. Albo w weekend zacznę. Tego oni tu. O, dobrze, dowiedziałem się chyba, bo tego nie zauważyłem. Ja tylko really nie zauważyłem, że to mam nie do końca. Kobla nie mamy. Zanadrzut, niestety. Tak dużego zapasu. A miałem zacząć kolejny tutaj. Tak zwany ten. Ten. Nie mogę się przypomnieć. O kurna. Nie mogę sobie przypomnieć. Ej, nie. Wait, jak to się nazywało? Kurna. Ej, nie przypomnę. Nie myślę chyba dzisiaj już. Po prostu nie myślę. Co z tego, że chyba trzeci dzień już siedzę? No, drugi. Od wyniku pozytywnego to drugi. I pewnie po tych odcinkach otworzę sobie okno znowu, bo. Mi się tam zostało. Nie wiem, gdzieś jeszcze zostało, już sam nie wiem. Tam został na pewno kobel, dokładnie kobel. Nie wiem, czy coś jeszcze tu mi zostało w tym przedsionku tego wszystkiego. Chyba nie. I tam jest, no, jak to się nazywało? Ja zapomniałem, really. Tak to wszystko pamiętam, to zapomniałem. Jakimś cudem. Nie wiem, może sobie przypomnę. Na razie możliwe, że nie myślę. Nie myślę, że się. Nie no, żartuję oczywiście. W tej chwili nie pomagasz mi szczerze. Dostanę dwa razy. No, wiedziałem. Muszę sobie jeszcze kabel troszkę przedłużyć, bo oczywiście mi zabrakło. No i no. Będę siedział przez długi czas, czy no, przez 2 tygodnie? Nie, więcej. 17 dni, czyli 2 tygodnie i 3 dni. Tu 74 chyba. Razy zostanę. Dwa. Jednak dwa. Dobra. Jednak przez te 2 tygodnie i 3 chyba dni siedzę. To ja tylko. Dobra, dostanę trochę damage'a. Mam nadzieję, że będzie mi się opłacało to wykopać, niż dostać tyle damage'a. Raz, dwa. Ej! Oj, oj, oj. Trochę z mocy przyryzykowałem. To teraz niech mi zregeneruje się HP, bo to nie będzie miłe spotkanie z tym, że nie będę miał HP i zginę. I tego bym nie chciał. Chociaż święta spędzimy jakby razem,
Po świętach tata będzie znowu jeszcze do pracy, a ja jeszcze tydzień z mamą to siedzieć. No, well. Jakoś się przeżyje. Jakoś. Jeszcze pewnie będziemy się wykonać testy sobie. Czemu by nie? Dostanę teraz na pewno. Czy może pójdę sobie po jedzonko, bo widząc to, że mi się w ogóle nie regeneruje HP. To są, a filary, kurno, to teraz mi się przypomniało. Filary, chodziło mi, no. Coś na F, ale nie wiedziałem, co. No dobra, teraz już wiem. Dobra. HP to mi to się zregeneruje już. W jakimś stopniu jeszcze. O, teraz mi powrócił taki styl, że już stawiam dwa razy i wychodzę na powierzchnię. Dobra. Dobra, jeszcze raz, tak z kilka razy. To będzie, jeśli nie więcej. Dobrze, chyba postawiłem, mam nadzieję. Ale tutaj to dostanę na pewno. Szczęście nie dostałem. Całe szczęście. Nie wiem, czy ja dobrze mam postawione drewno w jednym miejscu. Zaraz się przekonamy, jeśli będę stawiał kobl. Ha, już kobl jeden źle postawiony. No to... Ten styl pływania. Dobra, dostanę dwa razy. Dwa razy jeszcze muszę tam zejść i wykopać kobl. To źle postawiony był tutaj. Dobra. Pójdziemy spać, pewnie troszkę jeszcze pokupiemy. No. Kobla. A tutaj drewno to. Drewno i kobla to zejdzie w równomiernym czasie bardzo dużo. Po prostu. I teraz sobie już skonfigurowałem serwer. Działa mi na. No, wykupiłem domenę po prostu tam ile? 13 zł na OVH. Na pierwszy rok. Później kosztuje chyba to co widziałem 50 zł na rok. No. Nie tak dużo. Miałby być szczery. Ale teraz chociaż będę mógł sobie chyba już w tym momencie. No, w tym momencie będę mógł sobie wybrać na płytę. Lepsze ten drugi komputer i będzie miał mocniejszy serwer, będzie powiedzmy na nogach stał. No, szkielet jeszcze mi się tutaj zrespił. Nie wiem jakim cudem. Dwóch. Zamiana. Dobra. Skąd? Stąd mogłoby się tam respić. O ja pięknie. Ale się dzisiaj nie mogę wysłowić. Nie wiem. To jest. Bez jedynie się nie przy, bo co najpewniej jeszcze większy damage i nie będę miał czym się wyhealować. A zginam jeszcze w ogóle na tym świecie jeszcze? Jakoś tak? O, chyba nie. Nie pamiętam już w sumie. Ale chyba nie, to szczęściu nie. Szczęście takie, że nie. Więc no. Dobra. Wygeneruje mi do fulla. Maybe. To wygeneruje chyba mi. Tylko po prostu będę musiał uważać. Chyba, że nie, no to jeszcze jedno. Dobra. Nagadane, pogadane. To będzie to samo. Procesor i ten Ryzen, to ten płyta główna ta. Co mówiłem i ten Ryzen i ramy na pewno. Na pewno ramy będą do zmienienia w jakąś stronę jeszcze w tą.
żeby mieć jakby większy zapas, no zapas. Po prostu mieć więcej RAM. Dobrze przepisać więcej na Minecrafta. Najlepiej. Bo jak mam 8, nie, 16 giga mam przypisane 4, to tak człowiek jest dużo, bo jakbym przypisał 8, no to 8 mi zostaje jeszcze tam. Czyli jakąś stronę jeszcze trochę zostaje mi RAMu. Ale jakąś tam po prostu mi zostanie, ale system 4 to zostaje mi około 2 giga? Nie, 4 giga jeszcze na różne rzeczy. Czyli takie już granice w zrobieniu. Z tym wszystkim, więc wolę tak jakby przerzucić na to, żeby zwiększyć sobie RAM. I później patrzeć w tą stronę, czy coś muszę robić, czy nie robić. Nie robić, tylko czy mogę tak jakby bardziej przypisać. Wtedy to dobrze pisze 16 giga i będzie takim jakimś niedużym osiągnięciem, bo osiągnięciem bardziej tą stronę, że po prostu będę miał dużo pamięci wgrane do Minecrafta, tego wszystkiego. Jakby mogę więcej robić projektów o coś w tym stylu. Teraz zostanę, oczywiście jeszcze źle drewno postawiłem. Czemu by nie? Ale no. Znaczy, że jakoś nie znoszę tego stylu pływania. Duże niszcze. Dostanę tak czowak. Dwa razy. No dwa. Dobra, i teraz. Ja pink, ale jakie to wstrętliwe, teraz tu nie mogę tam jakby wpłynąć, bo muszę tutaj zacząć stawiać drewno w jakąś stronę. Zostać już dostanę. Trzy razy chyba, czy dwa. Nawet teraz dostanę. No to fajnie, cieszę się z tego powodu. Strasznie się cieszę. Kurna. Tyk. Dobra. Tam postawione, to jeszcze tutaj, przód. Ej, niedużo nam zostało. Niedużo w stawianiu, czas zajmuje. To wszystko z każdej strony. Z każdej, no to. To skończona kobla, jeszcze jak taką mamy, drewna już nie. Tam dużo bym nawet rzeczy nie postawił. Zaczęcie tylko w stawianiu w tą stronę taką, że mam. W sumie tą rzecz zrobiłem, bo zamieniłem, bo jest na serwer tamten, bo w sumie patrząc, nie patrząc, po prostu serwer już miał trochę, a wiadomo, jaka jest sprawa. Sprawa taka. No to serwer nie można byłoby przedłużyć. Więc zrobiłem to na starym komputerze. No i w sumie starym. Jeżeli będę miał pieniądze i ulepszę, no to będzie tak jakby nowy, bo będzie w sferze DDR4 już. Będzie jakby na DDR4 typowy już komputer. Tamten drugi. Jeszcze dłużej pewnie zmienisz z HDD-ka na SSD-ka, bo tam jest HDD-ek i on ma chyba trochę lat. 5 lat ma około? No. 5 lub 3. Coś w tym stylu ma. I nie wiem, jakby na długo chodził, bo nie wiem na długo, bo tam jest postawiony, tak, 250 giga potrzebuje tam, no, nie więcej. Bo razem przekopuję pewnie system po prostu i będzie, tylko nie wiem jaki. Czyli w sumie jak będę miał tą drugą wtedy płytę, to wszystko, jakby mój lepszy komputer,
powinien był kupić 250 giga taki do wpłyty, czy na M2 po prostu. Trzeba było nazwać po imieniu na M2 po prostu dysk, tam przekopiować cały system. Będziesz z tym na... najlepiej trzeba było nowe by zainstalować, ale musiałbym od razu zrobić kopię tego i IP się pewnie zmieniło, tak czy owak. Tak czy owak by się IP pewnie zmieniło. Bo to jestem pewny, że pewnie inna karta sieciowa ma IP. Czyli musiał później to teraz znowu zalogować się, przemienić port. Dobra. Co będzie pewnie opłacalniejsze zainstalowanie od nowo systemu? To dobra, to już wiem, że zainstaluję od nowa system. Tak czy owak. Tylko będzie po prostu HDD. Na 4 to jest. Słuchajcie, z HDTK przekupiuję cały serwer, zainstaluję nowego Windowsa, aktualizuję go. Postawię niby znowu StarCraftu, napiszę do niego, tam chyba ustawię 10 giga. No, 10 giga już 6. Czyli zostaje tak, na system 4, system ma 4 giga dla siebie. 2 giga zostaje wolnego jeszcze, tam niedużo. Zatem ma chyba też 2 giga wolnego jeszcze. Komputer i no. Powiem tak. Dobra, jest to załatwione w jakimś stopniu. Tylko będzie po prostu trzeba ulepszyć po prostu ten serwer. I chyba, żebym się wtedy pokusił, ale no to... To trochę byłoby siedzenia. Bo jakbym musiał... nie wiem, czy da się na jednym komputerze odpalić dwa razy inny serwer po prostu, ale... Nie, to by się łączyło na jeden, znając pewnie port, no to nie, czyli musiałbym mieć 3. Każdemu napisać port, tam port dla każdego napisać w tym routerze, tam przekierować, tak jakby, przekierować to chyba muszę tylko, jakby to był serwer z trzema serwerami, no to jedno lobby, czyli po prostu jeden port do przekierowania. Później do przekierowywania by było tak zwane po prostu przekierowanie chyba tam Punticord, to jest taki plugin chyba, jak dobrze pamiętam, to po prostu tego się daje tam pisze się serwer 1, powiedzmy coś w stylu, że port taki, drugi port taki, trzeci taki i ustawia się survival, nie wiem czy da się jeszcze ustawić uprawnienia. Jakby się dało dać uprawnienia jeszcze, to bym dał uprawnienia na tak, że powiedzmy jakby było lobby, powiedzmy byłoby tam jeden porter i drugi i tam porter powiedzmy dla znajomych, czyli serwer survival dla znajomych, wziąłby z kolegą znajomym, czyli pewnie z kolegami moimi, a drugi byłby serwer dragracz, czyli automatyczne nadawanie ranki osobie, która gra na serwerze jak gracz. Później jakby w taki sposób nadam to, żeby taki komputer, nie komputer, taki serwer, że po prostu łączycie się jak na survivalu. Myślę, łączycie survivar na survivalu, i po prostu tam gracie, a my gramy sobie na innym i po prostu jakby to by było to wszystko. Jakby się tak dało, pewnie da się w jakimś stopniu to zrobić, no to byłoby fajnie. Wtedy to tylko poustawiać, no to jest jakiś tam mniejszy problem w ustawieniu, bo jakby się ustawiło już jakby te serwery, to tak naprawdę by było skonfigurowane. I tyle. I to co zauważyłem, jak się rozgadałem, wszystko nam kończy nam się odcinek. Well. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się kompletnie tej sprawy, że już mi się kończy odcinek. Dobra, masz 124 drewna. Tutaj będziemy tu już po prostu już kopać kobla. Bo już nie mamy czego innego robić, no to będziemy kobla kopać i to budować tamten.
drugi też i później to połączyć tamtą stronę i później dałoby się po prostu filary w których miejscach, ale więc no. Że kończy nam się odcinek, to co? Widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej.